Kora spędzała dzieciństwo u zakonnic. Opowiadała, co zrobił jej ksiądz. Kora zmarła 6 lat temu po walce z nowotworem. Gdy wspominała swoje dzieciństwo, wyjawiła, że nie było dla niej czasem radości i beztroskiej sielanki. Dorastała u zakonnic, gdzie została skrzywdzona przez księdza. Kora dzieciństwo spędziła pod opieką zakonnic. Kora zmarła 28 lipca 2018 roku, przegrywając walkę z nowotworem jajnika, który z czasem dał przerzuty do otrzewnej. Kilka miesięcy przed jej śmiercią na rynku ukazała się biografia Kora, Kora, a planety szaleją, w której opisywała swoje trudne dzieciństwo. Zajmowały się nią zakonnice, które w okropny sposób traktowały swoich podopiecznych. Kora o traumatycznych przeżyciach. Według relacji Kory zakonnice znęcały się nad dziećmi, karząc je zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Używały do tego metod, o których zazwyczaj słyszało się w wymyślonych historyjkach. Zakonnice były dla nas w patologiczny sposób okrutne. Biły, wykręcały uszy, kazały, jak w bajce, klęczeć na grochu, znęcały się psychicznie. Miałam tak powykręcane, naderwane uszy, że dosłownie zwisały mi z głowy, wyznała w książce. W 2010 roku w tygodniku Wprost ukazał się kontrowersyjny wywiad z Korą. Wokalistka Manamu powiedziała wówczas, że tę placówkę regularnie odwiedzał ksiądz i na oczach zakonnic wykorzystywał dzieci. Był starym, śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach. Gdy wcześniej patrzyłam na niego na ulicy, nie wydawał mi się tak obrzydliwy, ale gdy zaczął się do mnie dobierać, już tak, mówiła. Tak zakonnice karały za przewinienia. Beata Biały, biografka Kory, w rozmowie z WP ujawniała, że artystka musiała mierzyć się z przykrościami ze strony zakonnic niemal cały czas. Najgorzej oczywiście było, gdy ktoś zachował się nie tak, jak sobie tego życzyły. Była numerem 8, jak w obozie koncentracyjnym. Kiedy któreś z dzieci zmoczyło się w nocy, co Korze jako małemu dziecku również się zdarzało, było jeszcze gorzej. Takie dziecko musiało uprać prześcieradło i suszyć je, trzymając ręce w górze, aż wyschnie. Zdarzało się, że dzieci było też wielokrotnie bite różańcem, mówiła Beata Biały.